Witajcie w kolejnym filmiku. Czas. Start, słuchajcie. Pogadaliśmy z panem. Nie, inaczej. Oddaliśmy Skipiego, pogadaliśmy z panem. Możemy zaczynać. Ja sobie tylko dostosuję głośność w słuchawkach. Ustalimy sobie jeszcze lepiej mikrofon. I jedziemy. Gdzie? A ten wóz skąd wzięłaś? Z parkingu pod jakimś przedszkolem? Tak. Masz z tym jakiś problem? Ja? Żaden problem. Gustu nie zmienisz. Wal się. Standardowa odpowiedź pana. Wal się. Daleko ten obóz? Tuż pod miastem. Skoczymy na dziewiątkę, potem odbijemy na wschód. Jak się w ogóle w to wpakowałaś? Spodobał mi się kolor. Sosnowego odświeżacza i dziecięcego fotelika nie było w planie. Wiesz, że nie pytam o auto. No a co mam ci powiedzieć? Że nie chcę odpuścić tego, że wspólnik mnie okradł? Że fikserka się na mnie wypięła? Ała. A ty? Pochuj ci ten pajac zawałki. Ma informacje, których potrzebuje. A ja mam coraz mniej czasu, żeby go dorwać. Właściwie to czemu mi nie powiedziała, że wie o naszu? Rogue? Przestań zawracać sobie nią głowę. Kurwa, jak ja nienawidzę tej suki. Rogue jest królową Afterlife. Po prostu przedstawia pionki. Czy ty mnie właśnie nazwałeś pionkiem? Dobrze się jej przyjrzałem. Doszła na szczyt, bo zna się na ludziach. A że nie mówi im wszystkiego? To część tego zawodu. Tak. Jak dla mnie jest po prostu manipulującą i załamaną pistą. Wiesz, że to ona wpakowała mnie we współpracę z Raffenschief? No. Nasz jest Raffenem? Tak. Trzyma się z Ravesami. Największa banda Raffenów w okolicy. Wiesz, o co chodzi, nie? Nomadzi wyrzuceni z klanów. Zwykle tak. Nomadzi nie pozbywają się swoich zabyleców, więc sobie wyobraź. Mordercy, gwałciciele z Wyrole. Zbierają się w ekipy, czasem nawet w gangi. Większość jest poszukiwana listami gończymi. Grubo. A ja przez tę sukę musiałam z takim ścierwem pracować. Nasz jest Raffenem? Tak. Trzyma się z Ravesami. Największa banda Raffenów w okolicy. Wiesz, o co chodzi, nie? Nomadzi wyrzuceni z klanów. Zwykle tak. Nomadzi nie pozbywają się swoich zabyleców, więc sobie wyobraź. Mordercy, gwałciciele z Wyrole. Zbierają się w ekipy, czasem nawet w gangi. Większość jest poszukiwana listami gończymi. Dziwne. Grubo. A ja przez tę sukę musiałam z takim ścierwem pracować. Pewnie miała swoje powody. No nie mów. Ona zawsze ma powód, by przekazać ci jakąś informację lub ją przed tobą zataić. Ładnie tu. Okej, dojeżdżamy. Zgarniemy moich kumpli, a potem do Rocky Ridge. Czy zgarniemy? Gdzieś tutaj coś wykryło. No to później. Skorpion i... No, kogo moje oczy widzą? Zjawa to jakaś. Czy kac okrutny? Pierdolcie się. A to kto? Moja niańka. Wi, to Skorpion, to Mitch. Przyjaciela. Żadna niańka. Wspólnik. Aha. Ty, co ty tu robisz? Zgubiłaś się? Miasto jej się znudziło. Ale wiesz, że stary się wkurwi, jak cię zobaczy. Wpadłam na chwilę. Sol nie musi o niczym wiedzieć. Potrzebujemy waszej pomocy. Co jest? O co chodzi? Raffeni wyrolowali Panam. Jedziemy uświadomić im, że to był zły pomysł.
Mocno zaleźli ci za skórę. Inaczej nie słuchałabym tak cierpliwie waszego pierdolenia. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Tylko, że teraz nie da rady. Serio? Nie pomożecie? Stary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Nie pomożecie przez jakieś jebane generatory? Jaja sobie robisz, nie? Ach, nie wyrobiłem się. Nie tym razem. Potrzebują nas tutaj. Kurwa, nie wierzę. Warujecie tu, bo Sol wam kazał? A mnie macie już gdzieś, tak? Panam. Tu nie chodzi o Sola, tylko o klan. Przecież wiesz. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy. Nie ma szans. Ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. Mhm. Okej. Dobre i to. Będę potrzebowała twojego karabinu i paru swoich rzeczy. Bierz, co chcesz. Tylko uważaj na siebie. No, dzięki. To ja w takim razie ogarnę sprzęt i znikam. Wyjdziemy za panem. Jesteś na mnie skazana. Mhm. Rozczarowana? Nie wiem. Zawiedziona chyba. Cześć pana. Wpadłaś na dłużej? Zaraz się stąd zmywam. Pogadamy następnym razem. No boż, proszę bardzo, mamy Reaper Doka. Hej pana. Tylko nie wiem, czy teraz... Prowadziłaś nowego? A Sol o tym wie? Gówno się to obchodzi. Tam? Patrzcie na to. Ci gdzieś uciekają. Wow! Pomóż mi z tym. Co tam jest? Parę drobiazgów przydadzą nam się. Bierz. Dobra, mamy wszystko. Jedziemy. Dawać. Dogadałaś się z Solem? Wracasz? Militech. Następnym razem, Eli. Jak się dobrze będziemy sprawować, to taki Vera będzie nasz. To uciekam. Tak, tak. Zjeżdżajcie, już. I odzywaj się czasem. Pilnuj jej. Masz jak w banku. Rzuć tutaj. Co nam ta skrzynia? O, i giwerka, dobra. To jedziemy. No to jedziemy. Skakuj. Daleko to? Rocky Ridge, czy jak mu tam było? Chyba masz problem z uznawaniem autorytetu. Co? Najpierw Rock, teraz Sol. To wasz przywódca? Ich przywódca. Wolałaś zniknąć, zanim wróci. Sol... Nie jestem tam przez niego mile widziana. O co poszło? Przyjechaliśmy do Kalifornii, bo obiecywał, że Aldecaldos czekają zmiany, że zaczniemy tu nowy rozdział. No i widziałeś sam. Skończyło się na kilku namiotach i hałdzie suchego piachu. Ziemia, kurwa, obiecana. A ja chciałam dla nas czegoś innego, ale Sol to pierdolon tchórz. On ten klan wkrótce zupełnie pogrąży. Mitch i Skorpion wydają się spoko. Są najlepsi. W sumie na ich miejscu też bym została w obozie. Pierdolić Sola i jego generatory, ale klan to klan. No tak. Ja już do tej rodziny nie należę. A tam. Ciebie też traktowali jak swoją. Widać, że się o ciebie troszczą. A ty masz kogoś bliskiego? Nie poszczęściło się. Rozumiem. Oni byli w armii? Skorpion Mitch? Tak, pancer Boysi. Byli na kontrakcie w ostatniej wojnie. Czyli latali tymi wielkimi transportowcami? Skorpion latał. Mitch zabezpieczał transporty. Zafundowali im z tej okazji naprawdę zajebiste bojowe wszczepy. I naprawdę pojebane koszmary. Rocky Ridge?
Jakieś opuszczone zadupie. Mieszkańcy albo się przenieśli do Night City, albo wyjechali w cholerę. No to wiesz prawie wszystko. W okolicy miała przebiegać nowa nitka autostrady. To byłaby jakaś szansa dla mieściny. No ale plany upadły. Ile takich miast, duchów jest w Stanach? Setki? Tysiące. Jechałam ostatnio 80. Wystarczyło się zatrzymać w nocy, jak było cicho. I wtedy zawsze to słyszałam. Co słyszałeś? Wiatr świszczący przez zabite dechami okna i drzwi. Tak właśnie umierają miasta. Nie z hukiem, ale ze skumleniem. Farmy. Słoneczne. Tak to się chyba nazywa. Takie miasto jak Night City potrzebuje masę energii. Patrzcie. Smutne. Okej, jesteśmy na miejscu. To co robimy? Musimy się przygotować na wizytę Rafenów, a mamy mało czasu. Będziemy improwizować. Rozejrzyjmy się, sprawdź, czy jest tu coś, co moglibyśmy wykorzystać. Dobra. Słuchajcie, tutaj raczej nic nie znajdziemy. No później sobie, no ale to jest, szczerze wam powiem, że tutaj chyba wszystko jest pozamykane. Ja nawet nie pamiętam, czy nawet przy mojej, słuchajcie, manii przeszukiwania, czy ja tu wszystko przeszukałem. No to coś, no wyjdziemy sobie tutaj, zobaczymy. Nie jest broń, tylko broń. Ten tu chyba nie wyjdziemy. Ale to, co nas kochani ciekawi... O, stacja benzynowa. Ale to, co nas kochani ciekawi, jest właśnie tutaj. To jest jakiś bowl, szak. Pewnie jakiś barbel. A, musimy przeskanować, dobra. Rocky Ridge już bardziej martwe być nie może. Tu nic nie dzieje. Co dalej? Gdzie ona jest? Aha, tutaj. Sanger. No i? Znalazłeś coś? Tylko, że tu nic nie działa. Wszystko odłączone. Zacznie działać. Rafeni przyjadą po zmroku, nie? To zrobimy im niespodziankę. Ale musimy przywrócić zasilanie. Sprawdźmy tę stację. Okej. Okay. Jasne. Ach, to tu było. Pamiętam, jak to pierwszy raz robiłem, to jeszcze nie miałem. Dobra, ty sobie tam majstruj. A ja sobie ogarnę sprawę tutaj. Czy coś jest? Tu się można nieźle bronić. Dobra, co my tu mamy? Granaty i jakaś drzazga. Mhm.
Odzyskano i źródło zasilania. Czy to nie było? Czasami tutaj na górze było. Mam sobie sejwika tylko. Szczala. Jest. Dobra. Znalazłem bezpieczniki, ale tam też nic nie działa. Nie szkodzi. Już wiem, jak tych chujków zaskoczyć. No, już tam do ciebie idę. Widzicie nic ciekawego. No, dobra, jestem. No to tak. Co tam? Całe skrzyżowanie jest podłączone do tej stacji transformatorowej, nie? Na dachu jest rozdzielnica. Gdy ją włączymy, to wtedy wszystko tutaj rozbłyśnie jak na pieprzone święta. Kapujesz? Niezły pomysł. Włączmy zasilanie, a ja rozejrzę się z jakimiś punktami dostępu. Zajebiście. Tylko pamiętaj, pewnie pojawi się spora ekipa. Trzeba będzie jakoś ich podejść, żeby dostać się do mojego wozu. Nie martw się. Mam parę pomysłów, jak się z nimi zabawić na tym skrzyżowaniu. Zajebiście. Zobaczą światła i będą musieli posprawdzać, o co chodzi. Spoko. No. Tylko najpierw musimy uruchomić terminal na dole. Bez niego skrzynka na dachu to tylko kupa złomu. Chodź, podłączymy do niego akumulator wozu. To powinno załatwić sprawę. Zaczekaj na mnie pod stacją. Dobra. Ja sobie jeszcze tutaj poskanuję to wszystko. Okej. No jest tu tego trochę. Można się pobawić. No tutaj zaraz przyjedzie. Podjedzie autem tu od tyłu. O, jest. Widzę, że panel jest w dobrym stanie. Zrobię obejście do zasilacza i będzie okej. Musimy go tylko jakoś uruchomić. Weź kable z bagażnika. Podłączymy do akumulatora. Wow! Samo dobro, panom, samo dobro. Plus podłączony. Poczekaj chwilę, ogarnę wszystko u siebie. Już, teraz minus. No i pani. Ale dobrze nam służył. O kurde. Okej, mam napięcie. Włącz zasilanie w środku, tam powinien być terminal. A potem leć na dach. Zrobi się. Ja się rozłożę na wieżę. Będziemy mieć całe skrzyżowanie jak na tacy. Jasne. Jak ci dam znać, przełączysz bezpieczniki, dobra? Dobra. Jasne. Rozdzielnica podłączona. Zajebiście. To się z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu. Idziemy na pozycję. Co to było? Co to? Nic. Dobra, spadamy stąd. Save it out. Ja sobie tutaj posiedzę i poczekam trochę. No to teraz czekamy. Pamiętaj, jak ich zobaczymy, włączasz prąd. Spoko. Skąd nadjadą Rafeni? Wiesz? Stawiam na północny wschód od strony niedokończonej autostrady. Okej. Osłaniaj mnie w razie czego. Wiadomo. Jadą. Jest mój wóz. Widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. Weźmy ich z zaskoczenia. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? Dobra. Gra. Gra i buczy. Fajne bryki. Przygarnąłbym jakąś. Nie da się ich schakować. Szkoda. No i gdzie ten pierdolony boss? Czekajcie tu na
No to szykuj się. Zaczynamy przedstawienie. Teraz. No niestety, musimy to zrobić. Niech stanie się jasność. To naruszamy im protokół. 5-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 
Dobra. Demon załadowany. Musisz zgarnąć klucz do wozu kierowcego. Rozglądaj się za laską z Irokezem. Mhm. Irokez, jasne. Rozejrzeć. Będę w środku. Daj znać, jak zauważycie, że ja. Dałoby się to wszystko odciąć. Nie wejdź do środka. Uplokowany. Kto to? Zauważyli mnie. Nie pan. Kurwa, ludzie nam popadają! No nie gadaj, że zginąłem. No nie, dobra, ja stamtąd schodzę. A takie fajne, a było tak fajnie. Dobra, naruszamy im protokół, to... Aha, E9, E9. Dobra, 5-5, BD 5-5. Dobra. Rozglądaj się za laską z Irokezem. Mhm. Irokez, jasne. Rozejrzeć. Dobra, i spadamy. Zajebiście! To kto to? Może już. Zauważyli mnie. Dostałem! Okej, słuchaj cię. Musimy się ich wszystkich teraz pozbyć. Robię chujki, nie mogą nam zjać! Doładujemy im znowu atak minusowy. I się chowamy. Ładujemy im trzecią porcję. I ostatni jako wisienka na torcie. Tak. Zbijamy się. No nie mogę, normalnie nie mogę uwierzyć w to, że zginąłem. Nie sta laska z tym niby kluczem. Dobra.
Jeszcze ktoś? A, to z tego wali. Nie, nie będziemy tego brali. Czyli tak, Panam odzyskała swój samochód. Możemy wsiąść? Spadaj, ja prowadzę. Ups. Proszę bardzo. Oddaję stery w najlepsze ręce. A jak? Nareszcie. No. I jak? Zajebisty wóz, co? Zajebisty. Nie dziwię się, że go chciałaś odzyskać. Och, nareszcie razem. No i widzisz? Daliśmy radę bez Micza i Skorpiona. Słuchaj, Vi, to jeszcze nie koniec. Nie? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Nie pojawił się. Skurwiel jebany. No to jedziemy po niego. Panam. Posłuchaj, mam plan. W dupie mam twój plan. Mieliśmy odzyskać auto i towar. Six Street'i czekają na sygnał, a ja muszę... Kurwa, posłuchaj. No dobrze, dobrze. Wiem, gdzie mają swoją norę. Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Sprawy same się nie rozwiążą. Dobra, to gdzie ta ich nora? Niedaleko. Jedziemy. Dzięki, Vi. To zrobił nasz. Nie mogę w to uwierzyć. Był pierwszą osobą, z którą zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Aldecaldos. A ja mu zaufałam. Mnie też ktoś zdradził w ten sposób. Wiem, jak się czujesz. Wyrównałeś rachunki? Nie zdążyłem. Zrobił to ktoś inny. A gdybyś mógł, załatwiłbyś to? Nie wahałbym się. Dobra, miejmy to za sobą. O, właśnie tutaj. Tu gotowy? Też sobie... No to go dorwijmy. Idziemy czy jedziemy? I jedziemy. Tutaj kiedyś był taki samochód, bardzo fajny, który można sobie było wziąć. Był, ale chyba już go nie ma. Nie mogą nam zjać! Spoko. No to naruszam im protokół. BDBD 1C. Aha. Co my tu mamy? 5591C, tak? Dobra, i to. Naprawdę myślałeś, że ci kurwa puszczę zjebie? No to ładujemy im wirusami. Już po nich, dawaj, Vi! Sam to załatwię! Pierdol się, kurwa! Połowa tym panujące, przyznaję! Coś jeszcze możemy mi tutaj sprzedać? Dorwijmy! Niech się sami powybijają. Ach!
Uwaga, przeładowuję! Czekaj pan. No i tak to się robi! Coś się nagle taki wstydliwy zrobił! Coś jest nie tak. Drzwi, bo zaraz nas odjebią! Uważaj, skurwiele idą od drugiej strony! W jakiej drugiej? Ile ty masz lat, kurwa? Wyłaź! Mamy ich! Jasne, masz wjebane, chuju! Ja ciebie w kołacie, parło! Przeładowuję, odsłaniaj mnie! Biegła! Prykrywaj ognio! Rykwiach! No chyba samochód im się podszedł. Nie widzę go. O Boże, tu jeszcze nakładzione tych kurde kontenerów. Unikać nie można. Dobra, zrobimy to teraz inaczej. Muszę się po prostu schować. Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? Dobra. Po prostu schowam za samochód. I tak, najpierw im naruszymy protokół. Ręce. Aj, szkoda. Trudno. Damy mi cyberpsychozę. No dalej, chuj ty! Zmieniam magazynek! Pierdol się, kurwa! Zajebiście! Dorwijmy ich! Trafiony, zatopiony! Spadamy, kurwa! Coś się nagle taki wstydliwy zrobił! Uważaj! Już po nich, dawaj, Vi! No i pięknie. A, przyjechała następna ekipa. Spoko. Kurwa! Jeba sukę! Krystian! Ruch leniwe skurwysyny! Zaraz sobie znajdziemy jakąś ofiarę. Mamy ich! Byłaś w końcu! Jest. To załadujemy mu cyberpsychozę. Pana mnie wychylaj się. Muszę przeładować! Żałosne! No i tak to się robi! Ile ich tam, ile was tam jeszcze jest? No nie, ogarnijcie się!
Widzicie, bez jednego praktycznie wystrzału można... Aha, musimy poczekać, aż nam się cyberdek zregeneruje. Pana mniełaś tam. No. Może trochę sobie... Zabawimy się! Może trochę sobie jednak postrzelamy. Wróć do pisania. Popatrzcie, jest. Dobra. No, nie zostało jeszcze jeden, tak? Tam tego jeszcze z... Gdzie on tam jest? Nie widzę go. Dobra, może przerzuci się na tego drugiego. Tego nie widzę. A, jest, dobra. Dobra, detonacja granatu. Jeszcze gdzieś tam ktoś jest. Jest! I to ładujemy mu atak psychozy. Na wszelki wypadek, gdyby tam ktoś był jeszcze. Wyjebałem wszystkie kule! Okej, okay, przyjąłem. Po co ja się tam będę... Po co ja tam będę łaził, jak on sam ich załatwi? Jeszcze wirusowy. Trzech, tak? Czterech. Dobra, ty se strzel w łeb. U, jak mi przykro. Okej. Ile tu dóbr wszelakich. Jeszcze ktoś tu jest. Jeszcze kogoś przegapiliśmy. Uchował, nie patrzcie państwo. I tutaj naprawdę dużo fantów nazbieramy. Sam się tobą daj. Mówisz? O! Wow! Nie strzelaj na mnie, nie pozwoliłem ci. Nie
Dobra, teraz już możemy na spokojnie przeszukiwać. Gdzie potrzebna była drobna zmiana taktyki. O, tu jeszcze na dole, ile tutaj tego leży. Papa. Tu jest reszta na górze, ale hop. No, ten samochód bym chętnie przygarnął. Już mamy chyba przyciążenie. Już mamy przeciążenie, czekajcie. Sprawdźmy, czy możemy coś może... Czy możemy coś... 82,7, a ten jest... O, no to sobie wymienimy. To od razu zutylizujemy. Co dalej? Macha. O, yeah. No. Słuchajcie, ciuchy to aż tyle nie ważą, co my tutaj mamy. 7,71. Aha, czyli to jednak była najsilniejsza. Dobra. Biustonosz zostawia. Okej. Okay. 39. Nie, jednak te są silniejsze. Dobra. Jeszcze koniec z tymi portkami. I mamy jakieś fajniejsze buty. Dobra, to mamy, słuchajcie. Tutaj jeszcze jakiś dresior, ale dresior... O, niestety, skończył nam się czas nagrywania. Popatrzcie, mamy full lepszych rzeczy, to może wyrzucimy. Jeszcze tylko tutaj skończę. I wyzbieramy, wiecie, to co... Popatrzcie, typu power, 8.3. Ale tutaj mamy też 8.3, nawet silniejszą. Mm-hmm. 7.3 to jest 8.3. No, nazbieraliśmy tego i to sporo. Dobra, tu trochę usuniemy. Aha, tutaj to będą gdzieś firowo, więc nawet możemy sobie dać jakąś modyfikację, no, ale na razie nie będziemy dawać. Czy mamy jakieś fajne strzelby? Nie bardzo. Dobra, słuchajcie, ja sobie wejdę do plecaka, bo tutaj nie wiem czemu przerzucę. I teraz tak, tych słabizn się pozbędziemy. Tyle tylko, żebym mógł swobodnie chodzić. No, oni już tutaj byli całkiem nieźle uzbrojeni, muszę powiedzieć. I teraz tak, ja sobie jeszcze wyzbieram tylko to, co tu ewentualnie zostało po nich, nie? Bo tutaj na górze zapewne jeszcze coś jest. Przeszukam, także filmik będzie, no niestety, o to dłuższy. Bo nie chcę już tego tracić, a dzisiaj nie mam niestety czasu na dłuższe nagrywanie. I tutaj na pewno... Nie, tu akurat nic nie ma. Tędy możemy. To niezłe mieli te giwery, muszę przyznać. Aha, tu jest wejście, dobra. Tu jest jakiś Widowmaker. Zobaczymy tego Widowmakera jeszcze, słuchajcie, bo... Auć. Którym to by to był ten Widowmaker? To chyba był jakiś ikoniczny...
Widowmaker, rzadki, ikoniczny. My go sobie po prostu wrzucimy do bagażnika. On nie jest aż taki silny, ale... Dobra. Tu mamy przeszukane. Prawie. Etki pewnie. Jak tam nasza reputacja? 36. No, powali do 37. Tu jest jeszcze druga jakby baza. Jeszcze do pana nie idziemy. Drzazga. Się tu urządzili, nie powiem. Próbujemy coś z tego terminala wyciągnąć. E9, BDBD 5.5. E9. 5.5, 5.5. E9. Chociaż to. I sprawdźmy, co my tu mamy. Dobra. Dobrze, kochani. I cóż, tym to miłym akcentem, bo to już chyba nic więcej nie mam. No i cóż, kochani, tym to miłym akcentem kończymy naszą dzisiejszą grę. Zrobimy sobie tu twardy zapis. Czy został zapisany? Dobrze. A ja tradycyjnie dziękuję wam za to, że jesteście, oglądacie, komentujecie, subskrybujecie. Cóż, bywajcie i powodzenia, gdziekolwiek jesteście.